co najpierw Liska bierzemy? To nie jest bohater jako DLC. Walka Iteana dobiega końca, ale nie został. Ale został jeszcze jeden problem do rozwiązania. Musi się nim zająć Chris Redfield, weteran walk z bioterroryzmem. Maciki! Hayato! Gdzie mój Half-Life 3 Valve? Gdzie on jest? No właśnie. No właśnie. No właśnie. Gdzie jest Half-Life 3? No gdzie? Powinniśmy wychodzić na ulicę, ludziska, z transpertami. Gdzie jest Half-Life 3? Najlepszy na koniec? To nie jest Chris Nie wierzę. Go End of Zoe. Koniec Zoe, mówicie? Kilka tygodni po zdarzeniach z dodatku, to nie jest bohater, pojawiło się nowe zagrożenie. Ale to ewidentnie... Ewidentnie jakby to nie jest bohater, mamy przejść pierwsze. Brat Jacka, Joe Baker, musi zmierzyć się z tym zagrożeniem gołymi rękoma, by raz na zawsze położyć kres cierpieniom swojej rodziny. Dobra, zaczynamy od tego. Not a hero. Not a hero. O, wow, zmienili cały ten interfejs. Nowa gra. Normalny. Woo. Operacja Przyczajony Strach. Chris Redfield to prominentny agent BSAA, który w swojej długiej... Fucking company. Is it ready? Can we begin? I can't help it, man. We've got work to do. White high style. Idem. O matko, wasze ulubione pyr. Migłowce. Chris, did we lose him? No. Ethan Winters has been secured. He's alive and well considering. And Lucas Baker? Right now he's our only link to the connections. He's next on my list. Naprawdę będziemy mieli broń od razu? Goddammit. Czy to jest początek DLC? To jest początek DLC. Dokładnie. Chris przeszedł operację plastyczną. Oh shit. Booting Umbrella OS. Alright, I'm in the mine. Okay. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. Signal is silny. Didn't get much from the first unit before we lost contact. Woo! But apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. How many men did we lose? Three of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. O, dodali celowanie chyba, którego nie było. W ten sposób, chyba, nie pamiętam już. Oh my god. To jest taki ultra port z tego, z konsoli. Mam latarkę? Pamiętam, że była latarka. Mąka na czacie, ludziska. Stres, strach. Mogę kucnąć? C? Oh yeah. Co to było? Wow. Leżeć! Fuj! O, zaczyna się. Ogadamy. Mogę uderzyć wrogów pięścią, gdy się chwieją. Mam latarkę? Jak to robić? Ohoho! Ja bym nigdy pięścią nie uderzył takiego stwora, bo bałbym się, że mi kurde ją odgryzie. Cześć, Sorbona, hello. Okej, czym się włącza latarkę? Gro, come on. Tak się blokuje. E, F, R, C, V. O, to jest mapa. X. X to jest obracanie się. Z. U. Chris!
Dla mnie poprzedni Resident Evil główną swoją siłę miał w tym, że nie mieliśmy broni na początku. No ale to jest DLC. I understand. Czyli tam się biega. Tu jest. O Jezus Maria! Okej, okay, nice, fajnie. Come on. Hey! Boom! Woo! O. Jezus. O. Wow! Ała, naprawdę? Świetnie, 9 pocisków mi zostało. Potrzebuję amunicji więcej. Any idea what Lucas is up to down here? We're still analyzing the data, but it looks like he's been running experiments with an E-type butamycin. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. To za DLC, to są dwa nowe DLC, które wyszły. Not a Hero i End of Zoe. Na razie gramy w Not a Hero. Not a Hero. Skoro zaczynasz jako żołnierz, to dziwne nie mieć broni. No, zgadzam się, ja to zgadzam się, jak najbardziej. Granat! Ojs. Bierzemy. Dziwne nie jest latarki. Właśnie, może ktoś wie jak? Żeby, co nam szkodzi. Sprawdźmy. Sterowanie. Przypisanie przycisków klawiszy. Ruch w lewo. Bieg, szybki obrót, kucni, leczenie, menopauzy, mapa, ekwipunek, potwierdź. Ekwipunek jest tab. Sortuj, mapa, zmiana piętra. Prawda? Nie ma latarki? Kurde, ja pamiętam, że z latarką łaziłem. Leczenie jest pod kontrolem. Nie widzę, jestem ślepy. Cześć, Zibi, hej. Boże. Zobaczmy ekwipunek, co my mamy. Mamy list do nowych rekrutów. Objaśniający nowe cele organizacji Umbrella. Okej. Okay. Sprawdź go. Dla wielu z nas jest to pierwsza misja wykonana na nasze zlecenie, dlatego chcemy jasno wyłożyć cele organizacji Umbrella. Choć spora część naszego personelu pochodzi z okrytego złą słową giganta farmaceutycznego korporacji Umbrella. Umbrella. Cel naszej organizacji jest naprawienie szkód wyrządzonych przez całą korporację. Tego właśnie w 2007 roku założyliśmy prywatną organizację militarną. Oh, really? Odrębniamy działania wszystkich podmiotów zajmujących się opracowaniem lub sprzedażą broni biologicznej, a także wspieraniem takich działań. Narobiliśmy bałaganu i musimy go posprzątać. Zachowując nazwę Umbrella, chcemy pokazać, że bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, co się stało. I chcemy, abyście wy również pamiętali o tym brzemieniu odpowiedzialności, realizując każdą z misji. Dokument z odprawy. Główny cel misji? Eksfiltracja Lucasa Bakera. Misje? Dulwi, Louisiana, Stany Zjednoczone, dom Bakerów. Aha, bo my jesteśmy w tym laboratorium w ogóle. Z siódemki. Profil zagrożenia spleśniali. Wariant alfa. Uwagi, ze względu na brak danych z rozpoznania oraz pewne nieznane czynniki, Chris Redfield, agent BSAA, dołącza do tej misji jako specjalista do spraw broni biologicznej. Aktualne dane dotyczące miejsca. Najnowsze dane z rozpoznania potwierdzają, że Lucas Baker ukryła się w kopalniach w pobliżu domu Bakerów. A to są kopalnie, okej. Okay. Profil Lucas Baker. Podejrzany o współpracę z organizacją przestępczą. The Connections. Jest w posiadaniu ważnych informacji na jej temat. Connections. Organizacja przestępcza produkująca broń biologiczną o sprzedaż na czarnym rynku. Brak pewnych danych dotyczących jej wielkości, udziału w rynku oraz członków.
Główny podejrzany w sprawie broni biologicznej serii E, model o nazwie Evelyn, jest obecny i aktywny w domu Bakerów. Zdaje się, że L. Baker monitoruje go i sporządza na ten temat raporty. Okej. Więc to się dzieje chyba dosłownie po zakończeniu siódemki? Boże, ja nie pamiętam fabuły siódemki za bardzo. Pamiętam, że się bawiłem, kurde, wybitnie dobrze, ale co się działo? Oh my god. Dobra, potwały jest mapa? Okej. Zobaczmy, co jest na górze. Szkoda, że jest tak ciemno. Naprawdę chętnie bym jakąś latarkę włączył, no ale... Ale nic niestety nie ma. Dobra, to chodźmy do tamtej windy całej. Mogę tam jakoś wejść? Albo użyć czegoś tutaj? Wow. O, to są schody, no proszę. No dobra. Idziemy na schody. Dziska. Teraz wchodzimy na schody, uwaga. I teraz kręcimy w lewo. O, push, Davy. Gotowy? Oh shit. I'm getting you out of here. Leave me. It's too late. We're both walking out of here. I got news for you. What? That's not gonna happen. Oh, I wouldn't do that if I were you. Now, you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip and... Lucas! Stop! Oops. Now, here's the deal, Chris. You don't follow me, and I'll bounce your head off the ceiling. Oh, and the same goes for your little soldier brains, too. Adios. Muchachos. Chris, zastrzel go! What? Fuck. O nie, nie, szybko. I'm picking up airborne spores. It's the E-type Utamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. Keep an eye on your oxygen tank to be safe. O kurde, mam tak mało tlenu? Poważnie? Mam 60 sekund. Your oxygen tank is at 50%. Oh shit, wiem! Dobra, chyba muszę się spieszyć. A tylko, że ja nic nie widzę, gra... Aplikator leko. No wiem! Co mam zrobić? Nie, mogę to wziąć? There's no time. I don't want to give that asshole a head start. Understood. Just be careful. Okej. Nie ma czasu zdezaktywować bombę. Idziemy. Coś tu jest w ogóle? Jak ja tam wyjdę, to mi się napełni automatycznie? Nie mogę tego użyć, co? Wyglądała jak nie do użycia, okej. Weź latarkę, Chris! Come on! Jakieś źródło światła by się przydało, kolego! Kolego! O Jezu! No wiem! Już kurde mol. Okay. I can't let this happen again. Are you sure you just don't want to recruit him? Chris, we've been over this. Maybe the BSAA is convinced. If they weren't, I wouldn't be here. But working with Umbrella is going to take some getting used to on my part. I know it must be difficult, and to tell the truth, a
lot of our members have been with us since even before we reincorporated as a PMC. About all that's left now is the name. Let's just focus on the mission, and maybe we can continue this conversation when you get back. Okay? Yeah. Whatever. No nie chciałem tego robić. Chciałem się leczyć. Przypadek. O kurde. Chris, już może się złego stać po naciśnięciu tego przycisku. Oh yeah. Zapiszmy grę. Potem dostanę. Nice. Jak fajnie, że mi to powiedziałeś. Ok, przenieśmy to tutaj. To przenieśmy tu. To jest amunicja do czego? Do strzelby. Ja w ogóle mam strzelbę? What Tora? To jest strzelba? Wygląda jak kurde... F? Wyszła, który chcesz użyć, Ręki? O, dziwne. Ona mówiła coś istotnego do mnie, bo w sumie nie słucham jej. Okej. Okay. Trzy monety są potrzebne. Sterydy. Nasada zwiększa maksymalną ilość zdrowia. Stabilizator. Nasada zwiększa szybkość przeładowywania. Okej. Okay. Granat. Nigdy nie przejdę. Trzyma się, panie Grześku. Wymagany lektowizor. O kurde. Chodzimy w takim razie... O, ja tutaj jeszcze nie byłem. Okej, czy to jest jakiś pseudo otwarty świat? Myślę, że można iść w jakieś różne miejsce? Okej. Może być, czemu nie? Gwiezdne wojny, lul. Ja podobał w sumie całkiem okej. Cześć, Falcon. Falcon. Okay in there? Redfield? Don't worry. I'm gonna find a key to this thing and get you out of there. No, nie mam klucza niestety. No raz, weźmy klucz do niego. No, okej. Czekajcie, ja mam jedną uwagę. Czy ja mogę to zmienić? O Boże. Amen. Amen. Zabij go, po co się ma męczyć? No, jestem pewien, że jak tylko doniesiemy klucz do niego, to on zginie. Jakiś okropny sposób. O to się nie martwię. Tej Gromar. No dobra, zobaczmy, co się będzie działo. Słuchaj, dobra, używajmy na razie broni... palnej, podstawowej, no nie wiem. Aha. What? Pijany albo nie spadł na rozumu. O god damn it. Sześć pocisków. BOOM! A no grałem kurde w inne rezydenty. Ej, czy one się nie kończą? What the fuck? No niedobrze. Oh shit. Cztery pociski, ludziska. Cztery pociski. Kiedy się skończycie, halo?
No come on! O! Kurde, okej. Ten gościu w ogóle... okej. Ała, 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 stawaj opór. Okej, może... idźmy dalej po prostu? Nie, ja chcę pozbierać rzeczy tutaj, gro. Nie no, czajcie? Wreszcie? Koniec? Jezus. Okej. Okay. Nie! Ja muszę się przyzwyczaić, że pod C jest kłócanie. Pod C jest kłócanie, pani Mungo. Pod C jest kłócanie. Pod kontrolą jest leczenie siebie. Bo nie, żeby kurde normalnie pod kontrolą było, wiecie, no. Kłócanie. Amunicja pistoletowana, nice, nice, nice. Już dwie apteczki zmarnowałem w ten sposób. Dwie apteczki. Klucz? O, oh, come on! Shit! Poważnie? Okej. Okay. Dobrze, to szukajmy torby. Teraz, coś tu w ogóle jest? O, widzę chyba, to jest to, nie? R jak przeładuj. Granat paraliżujący. No dobra. Tego użyj. Aha, ja to muszę przytrzymać albo coś, tak? Nie masz jeszcze wszystkich potrzebnych rzeczy? O Boże, jakieś zębatki brakuje. To wszystko jest tutaj pałowane gdzieś? Ludziska, jak zobaczycie zębatkę, to krzyczcie na mnie. Mungo, zębatka! Tam! Na lewo! O, shit. Tyrylok! 5 miesięcy! Dziękuję ci, Tyrylok. Za 5 miesięcy wspierania kanału, Ludziska ma zamiar dla Tyryloka. Dziękuję ci, Tyrylok. Jeżeli to zadziałało, to oznacza, że coś się zbugowało i znowu mogłem cię powiadomić o słubie Pokham. To jest klucz potrzebny. Czy ja przypadkiem... oh, god damn it. Dziękuję ci, Trylok. Coś się zbugowało, mówisz? Tutaj nic... Teraz jest... Ludziska, dylemat. Patrzy się na czat, czy szukać kurde zębatki? Typowe problemy. Typowe problemy. Du-ru-ru-ru-ru-ru.
Oh shit. Kaczmar! 25 miesięcy! A, mam to. Dzień dobry, wieczór. Dobry wieczór! Cześć, Kaczmar. Fajny granat. Dziękuję ci za 25 miechów, blisko. Kubeczki w górę dla niego. Dobra, mamy... Kółko zębate. Kółko zębate. Czy trzepić się? Czy coś jeszcze? Że kurde się na mnie nie rzucać, potwory. Mhm. Ale czy to będzie pasować tu? This ought to do it. A, okej. Chris, puść to. Oh my god! Śmiem wątpić w sens zwalczenia z nim. Please tell me what I'm looking at. I have no idea. It's something new. Exercise extreme caution. Okej. Nie będę z nim walczył w ogóle. Nie, nie. Come on, F. Rzuceli. Woo! Easy peasy, lemon squeezy. Okej. Okay. Miś uszatek. A teraz, drogie dzieci. Pocałujcie misia. Pocałujcie misia, wy. Okej. Okay. Come on. F jak Franca. Pewnie na strzała jest? Myślicie, że był na strzała? No cóż, nie będę marnował na niego pocisków. Zaraz, gdzie był nasz kolega uwięziony? Tutaj? Czy my tu byliśmy, kiedy mamy? Byliśmy. Żyjesz? Everything's all right now. That's just what he wants you to think. I'm just the bait, and you fell for it. What? Oh, shit! Take the filter. I'm my mask. Hurry! Nie poświęcaj się! I'm dead either way. Wow. Lucas! Oh my god! Weź ten filtr! Chciałem ulżyć w cierpieniu. Holy... Weź ten filtr! Sorry. Sekunda, stary, 0 sekund. Umierasz. Wysokiej jakości filtr przeciwskażeniowy, okej. Okay. A weź to. To ma ten. Jakieś leki, weź je. No już jej nie zażyje. Wow. Wow. Ciemno. Ciemno jak cholera. Nic tu nie ma? Poważnie? Tyle męki tylko o ten filtr? Taki filtr w Krakowie mam jak jest smog. Cześć Grzeg, witam. Idę zapisać grę. Cześć, Niemir. I can't wait to get my hands on that asshole. Aha, aha. Dobra, ale just remember we need him alive, Chris. Yeah, yeah.
Tak. Znajdź trzech żagieniowych żołnierzy. Jednego znaleźliśmy i schwytaj Lukasa. Wow. Tego nie założyłem. Chyba jest z ISIS. International Space Station. A to było ISS. Podobno ten gościu, który był rok na tej stacji kosmicznej, jakoś ciężko to przeżywa. Brak ciążenia przez rok, czy tam bardzo niskie, nie wiem, prawie niezauważalne ciążenie. Nie najlepiej wpłynęło na niego. To jakby nie ma przejścia w ogóle. Obrażałem cię, Koba? Nie dawaj. Dobra. No, ten duży gościu, ja nie chcę z nim mieć do czynienia. Brak kobiety, nie brak ciążenia. No, co mam zrobić? Co my mamy zrobić? Jakiś klucz jest potrzebny, którego nie mam, o, ewidentnie. Nie, może mam go jeszcze zabić? Sugestie? Czy ja przegapiłem klucz w celi jakiś? O. O, Jesus! Wstawaj! Innych kluczy nie stwierdzono. Nie no, on jest za duży, żeby go zastrzelić z pistoletu, come on. W sumie mam 6 granatów. Paket. Cel niewrażliwy na ataki, poważnie? Wysoka regeneracja, to jest troll. O, czy ja tu byłem kiedykolwiek? Nie wiem, kurde. Kurde, nie mam pojęcia gdzie... Potrzebuję jakiegoś klucza, albo coś w tym stylu. Cześć, Rufus. Nie mamy noktowizji wciąż. Tutaj był klucz gdzieś. Masz klucz? Ciele, połknąłeś go? W tym trupie jest klucz? Tutaj wisi klucz? Upewnijmy się, że czegoś nie przegapiłem. Najwyraźniej nie. Okay. Pominąłem jedne drzwi... Wow. Oh, hello. Pominąłem jedne drzwi... W głównym holu, tam gdzie są klatki na żetony. A, okej. Dobra, zróbmy save'a jeszcze raz. Nie. Nowy zapis, tak. Tu możemy iść. Tylko, że nie mamy noktowizji, więc nic nie będę widział. Tutaj gdzieś pominąłem drzwi? What? Czy bym widział o tych drzwiach?
Dobra, chodźmy tam i tak czy siak. Gdzie on był? Wymagany na ktoś wzór. Ja tam coś widzę. O, o się. Okej. Jakieś bomby. Och, okej. Dobrze, zasejwowałem. Tutaj rzeczywiście potrzebujemy na telewizji. Okej. Tu są jeszcze jedne drzwi, widzę. Zobaczmy te. Czym to byliśmy? Chyba nie. Dobra, na nowość. Okej. Znaleźliśmy inne przejście. Może? Chyba, że tu byliśmy. Zamknięte. Dobra, no jak? Jakaś pułapka. Jezu, dajcie mi źródło światła. Jakieś źródło światła. Cel niewrażliwy na ataki? Co? Ale to poczeka chwilę. Jak cel niewrażliwy na ataki? What the fuck? Dwie minuty. Dziewczyno. Uciekam przed potworem, a ty mnie męczysz teraz? Poważna sprawa! Ja ci zaraz powiem, co minie. Kuźwa, moja dobroć do ciebie, okej? Okay? Kobieta wyjdzie z pokoju. Której? To pokazuje, jak oglądasz w mojej streamie, nawet nie gram Fallouta. Aaa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 
Arrested! Get wrecked! O, ta różna moneta, nice. Co ja podniosłem? Co ja... Rozprasz... Okej, ludziska, przerwa, bo normalnie jak nie zrobię przerwy, to będę miał zawracanie głowy. 2 minuty! 2 minuty!